Przedsiębiorca, anioł biznesu i człowiek, który miał okazję poznać miliarderów z całego świata i dowiedzieć się, jakie cechy oraz umiejętności doprowadziły ich na sam szczyt. W latach 90. zbudował swój pierwszy wielomilionowy biznes w branży e-commerce i zajmował się on sprzedażą sprzętu sportowego. Co ciekawe, jest również ultramaratończykiem i udało mu się przebiec 111 km przez pustynię. Nazywam się Kuba Łyko, a to moje podsumowanie 10 zasad Rafaela Badziaga i przechodzimy do pierwszej z nich. Zasadniczo jest tak, że przytrafia nam się szczęście wtedy, kiedy jesteśmy przygotowani na skorzystanie z tej okazji. I tak samo jest, powiedzmy, w biznesie. Ci wszyscy przedsiębiorcy internetowi, tak? Zuckerberg, ludzie od Twittera i tak dalej, ci wszyscy technologiczni, którzy w przeciągu krótkiego czasu tam miliardy wartości zbudowali, tak? I się mówi, że w przeciwieństwie do takich tradycyjnych branż, tam jest bardzo duża rola szczęścia, żeby być w właściwym miejscu, w właściwej porze, poznać właściwych ludzi i tak dalej. Tak, to się zgadza. Ale to nie wystarczy, bo wielu ludzi było w takim miejscu o tej porze i znało tych ludzi, czy odpowiednich ludzi. Ale udało się to tylko Zuckerbergowi albo udało się innemu. Dlaczego temu się akurat udało? Bo ci oni byli najbardziej przygotowani. Oni mieli umiejętność skorzystania z tej okazji. Tak? I tak samo jest w Polsce, lata 90., początek lat 90. Wspaniałe możliwości do rozwoju biznesu. Bardzo prawodawstwo, bardzo sprzyjające biznesowi. Nie krępujące tysiącem regulacji i tak dalej. Wszystko było możliwe. Były miliony ludzi, którzy mieli tą samą okazję. A jednak z tego wyszło tylko 3 polskich miliarderów, którzy tą okazję najbardziej wykorzystali, bo oni byli do tego najbardziej przygotowani. I właśnie Michał Sołowow, z którym zrobiłem wywiad, on jest jednym z tych ludzi, którzy najbardziej umieli wykorzystać tą nadarzającą się okazję. Inni by powiedzieli, poszczęściło mu się, a ja mówię, on był właśnie najbardziej przygotowany, żeby to wykorzystać. Jedna z największych nieporozumień, ja też dużo mówię właśnie, w tej książce wyjaśniam, też dużo nieporozumień co do miliarderów. Ludzie mają całkowicie skrzywioną opinię o miliarderach z tego względu, że widzą jakieś, wiesz, wiadomo, że w newsach, telewizji pokazują jakieś krzykliwe obrazy, sensacyjki i tak dalej. Zwykle nie o miliarderach, ale nawet jeśli o miliarderach, to jest zawsze największe sensacje. Natomiast to jest kompletnie fałszywy obraz rzeczywistości. W rzeczywistości jest tak, że większość miliarderów na świecie, 75%, zdecydowana większość miliarderów na świecie, to są ludzie self-made. Oni doszli do miliardów dolarów od zera. Więc jeśli ktoś mówi, że bogaci są coraz bogatsi, a biedniejsi coraz biedniejsi, no to wśród miliarderów powinni być, wśród najbogatszych ludzi powinni być sami ludzie, którzy odziedziczyli, nie? Powinni być sami ci, którzy mieli bogatych rodziców, a tak nie jest. Najbogatsi ludzie na świecie, albo nawet jak weźmiesz najbogatszych, Jeff Bezos miał bogatych rodziców? Nie miał. Drugi, Bill Gates, miał powiedzmy z klasy środkowej, ale to nie byli jacyś miliarderzy czy multimilionerzy. Trzeci jest teraz ten, ten akurat miał, no ale 2 najbogatszych nie jest, są self-made, nie? Także większość ludzi, którzy doszli do takich pieniędzy, są self-made. I teraz jeśli ktoś mi mówi, że ja nie mogę, czy tam ja tego, bo ja w złym kraju się urodziłem, albo że ja nie miałem bogatych rodziców, czy coś, to jest wszystko, to są tylko wszystko wymówki. Zasada numer 3, podążaj za talentami. Następną rzeczą, jaką się nauczyłem od Marka, jest to, żeby iść za swoimi talentami, a nie za pasją. Bardzo często właśnie się mówi, trzeba mieć pasję, odkryć swoją pasję, iść za swoim sercem, za swoją pasją. Tak, pasja jest potrzebna. Pasja jest niezbędna, żeby pokonać, żeby długoterminowo zostać przy jakimś przedsięwzięciu, żeby pokonać wszelkie trudności, przeszkody, zniechęcenie, kryzysy i tak dalej. Ale to nie wystarcza. Bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze biznesu, jaki będziecie prowadzili, jest to, żeby wybrać coś takiego, w czym możecie być bardzo dobrzy, a najlepiej najlepsi na świecie. Dlaczego? No dlatego, żebyście zawsze mieli do czynienia z konkurencją. I jest bardzo ważne, żebyście byli w tym lepsi od innych. I teraz, jeśli nie macie w tym talentu, nie jesteście w tym utalentowani, to jesteście właśnie ograniczeni
tym, jak dobrze w tym możecie się stać. Czyli ktoś z większym talentem, jeśli będzie wkładał tą samą ilość pracy, on prawdopodobnie będzie lepszy od was i będzie waszym wielkim konkurentem, będzie wam bardzo utrudniał wasz biznes, jeśli nawet nie pozbawi was, czy nie uniemożliwi wam biznes. Czyli ta pasja nie wystarczy wam, żeby stać się nagle utalentowanym w tym. Oczywiście możecie wkładać bardzo dużo pracy i tak dalej, ale pewnych rzeczy, jeśli nie macie w tym zakresie talentu, nie przeskoczycie. Każdy w życiu powinien mieć coś takiego jak misję. Dlaczego? Dlatego, żeby znać kierunek swojego życia. Jeśli nie masz misji w życiu, jeśli nie masz jakiegoś celu, do którego dążysz, to miotasz się w życiu z jednej strony do drugiej, po prostu chodzisz w kółko, tak? Jeśli ktoś z was czytał Alicję w Krainie Czarów, to jest tam takie zdanie: jeśli nie wiesz, dokąd dążysz, to każda droga cię tam zaprowadzi. Natomiast Ralph Waldo Emerson powiedział bardzo mądrą rzecz, że świat tworzy drogę dla człowieka, który wie, dokąd podąża. Czyli jak masz cel, jak masz swoją misję, jak masz coś, co cię napędza, to świat tak się układa, że umożliwia ci właśnie tam dojść. Można to w ten sposób, powiedzmy, ezoteryczny, filozoficzny widzieć, ale to jest prosta psychologia. Nasze mózgi są po prostu maszyną do rozwiązywania problemów, do znajdowania drogi do celu. Więc jeśli masz jakiś cel obrany, jakąś misję, która cię napędza, to twój mózg, cały czas twoja podświadomość pracuje nad tym, jak rozwiązać ten problem, jak do tego dojść, tak? Zauważa wszelkie przesłanki, wszelkie sygnały ze świata, wychwytuje, opportunities znajduje, wszelkie okazje, które umożliwiają ci dojście do tego. Świat funkcjonuje w jakiś tam sposób. Są jakieś tam zasady, na przykład system finansowy jak funkcjonuje, albo każda branża ma jakieś tam best practices, w jaki sposób rzeczy się robi, na przykład branża wydawnicza tak się wydaje, albo tak się wydaje, tak się sprzedaje książki, czy inaczej, załóżmy. I teraz tak, drifterzy, czyli ci, którzy nic nie osiągają, oni po prostu nie znają tych zasad i oni nie mogą osiągnąć sukcesu, ponieważ nie wiedzą, jak to działa, jak ten system działa, czy jak ta branża działa, tak? To jest ten najniższy poziom. Wtedy mamy milionerów, którzy wiedzą, jak system działa, okay. I oni jakby optymalizują to, czyli znają best practices, są bardzo efektywni w tej realizacji tego, żeby robić to według zasad sztuki, tak, według tam elementarza książkowego i tak dalej, żeby to dokładnie tak robić i osiągają pewien sukces, tak. Natomiast miliarderzy znają zasady, ale oni nie robią tego tak jak w tych zasadach, tylko oni patrzą, gdzie jest tu słabość w systemie, gdzie jest jakiś loophole, gdzie jest jakaś przerwa, którą mogę wykorzystać i jakby zdysruptować całą branżę. I on po prostu jakiś leverage, jakiś po prostu podważyć wytrychem całą branżę dzięki jakiejś dziurze w systemie, którzy inni nie widzą i nie wykorzystują. Czyli to jest całkowicie inne podejście. Oni po prostu są, ja to nazywam do not comply. W tym jest jeden rozdział o tym, gdzie oni po prostu nie chcą działać według zasad, tylko właśnie szukają, jaka jest możliwość, żeby tego. I oni, większość miliarderów, oni mieli problemy jako dzieci w szkole i tak dalej. Oni byli tak zwani troublemakers, coś rozrabiacy i tego. Zasada numer 6. Pieniądze tworzą możliwości. Jak byłeś szczęśliwym człowiekiem, to pieniądze uczynią cię jeszcze bardziej szczęśliwym. Jak byłeś nieszczęśliwym, no to pieniądze cię unieszczęśliwią. Pieniądze jakby uwypuklają twoją osobowość, tak? Pieniądze niekoniecznie czynią cię szczęśliwym, ale dają ci więcej opcji. I to jest więcej wyboru. I teraz nie każdy potrafi sobie poradzić z tą ilością wyboru, tudzież na przykład z tym wyborem, czy muszę pracować, czy pracować, czy nie pracować, czy coś zrobić dzisiaj, czy nie zrobić, chociażby takie proste wybory. Ale jest też coś takiego, że w przypadku miliarderów te rzeczy, które przyczyniły się do tego, że oni osiągnęli tak wielki sukces w biznesie, to znaczy, które na przykład umiejętność obchodzenia się z ludźmi. Te same rzeczy wpływają też na jakby wyższy poziom szczęścia. Statystycznie rzecz biorąc, bo oczywiście nie możesz wykluczyć, że komuś partner życiowy umrze, czy że zachoruje, nie? No to wiadomo, że to też unieszczęśliwia ludzi. Tak?
Natomiast statystycznie rzecz biorąc, miliarderzy są bardziej szczęśliwi od przeciętnych ludzi, ale nie ze względu na to, że mają więcej pieniędzy, tylko bardziej ze względu na to, że mają jakby nawyki, umiejętności i może też cechy osobowości, które czynią ich bardziej szczęśliwymi. I to są te same cechy, w niektórych przypadkach te same, które też sprawiają, że osiągają tak wielkie sukcesy w biznesie. Między innymi to jest, tak jak mówię, umiejętność obchodzenia się z ludźmi, ale na przykład to jest coś takiego, że wiesz, że nie musisz iść do pracy i pracować na kogoś w pracy czy w jobie, który cię jakoś nie satysfakcjonuje, robisz to tylko dla pieniędzy, a w rzeczywistości nienawidzisz tego, co robisz. Ich zawsze kręciło to, co robili, dlatego z jednej strony tak dobrze się w tym stali i dlatego osiągnęli tak wielki sukces w tym, mianowicie w biznesie, w ich branży, a z drugiej strony, ponieważ ich to kręci, to oni są po prostu szczęśliwi. Zasada numer 7, twórz i nie czekaj na okazję. Wielu ludziom wydaje się, że po prostu jak dostaną pieniądze, jak będą mieli pieniądze, to ten pomysł się zrealizuje, to ten projekt sam z siebie jakąś magiczną ręką ruszy i stanie się sukcesem i oni staną się bogaci. W rzeczywistości jednak pieniądze nigdy nie są przyczyną. Pieniądze zawsze są skutkiem. W większości tych przypadków, które dostaję, w zdecydowanej większości, 99,9% mniej więcej, okazuje się, że żeby zrobić podstawowe rzeczy, żeby postawić pierwsze kroki i żeby rzeczywiście rozwinąć to, co ci ludzie chcą zrealizować, niepotrzebne są żadne pieniądze. Potrzebne jest tylko ich zaangażowanie, ich praca, ich wiedza i po prostu wzięcie się do roboty. I wtedy pieniądze się pojawią, tak? Pieniądze są jakby skutkiem tego, co robimy, a nie przyczyną do tego, żebyśmy coś robili. To jest właśnie różnica między podejściem pracownika a przedsiębiorcy, tak? Pracownik pracuje po to, żeby dostać pieniądze, tak? Natomiast przedsiębiorca kreuje coś najpierw i dlatego dostaje pieniądze jako skutek tego, co wykreował, tak? Zrozumcie, co to jest pieniądz, skąd się wziął pieniądz. Nie będę tutaj mówił całej historii pieniądza, ale zasadniczo pieniądz to jest bon za usługę czy bon za jakąś wartość. Ja właśnie byłem w takiej sytuacji, że byłem właśnie na szkoleniu, gdzie sobie uzmysłowiłem, że ten umysł milionera, czy to myślenie milionerów dla mnie jest po prostu niewystarczające, bo ja najwyraźniej miałem to już, skoro już zbudowałem wielomilionową firmę, byłem na tym poziomie i stwierdziłem, że kurczę, to jest zbyt niski poziom, to po prostu to nie pomaga mi, czy nie pozwoli mi konkurować z ludźmi, z którymi ja muszę konkurować. I zdałem sobie po prostu sprawę, że żeby konkurować z najlepszymi w Niemczech w e-commerce, no to ja muszę sięgnąć o półkę wyżej, muszę dysponować wiedzą lepszą od tej wiedzy, którą oni dysponują, a najlepiej zasadniczo zawsze w każdej dziedzinie uczyć się od najlepszych. I teraz zadałem sobie pytanie, dlaczego warto jest uczyć się od najlepszych i dlaczego najlepiej zawsze uczyć się od najlepszych i od właśnie praktyków i od ludzi, którzy to osiągnęli. Dlaczego? No dlatego, że załóżmy w piłkę nożną, to jest dobry przykład, jak już o sporcie rozmawialiśmy. Załóżmy, że chcesz grać na poziomie międzynarodowym w Champions League czy zostać mistrzem świata, tak? No to wolałbyś uczyć się grać w piłkę nożną od trzecioligowca, czy załóżmy od Lewandowskiego, od Messi, czy od Ronaldo? No wiadomo, odpowiedź jest prosta, tak? Czas, który poświęcisz, twój wysiłek, twoja praca, którą w to włożysz, będzie taka sama, tylko efekty będą kompletnie różne. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli już myślisz, to równie dobrze możesz myśleć na wielką skalę, bo myślenie na wielką skalę nie wymaga wcale większego wysiłku. Czy myślisz o tym, jak zbudować, powiedzmy, 10 domów, mając 10 milionów? Czy myślisz o tym, jak zbudować 1000 domów, mając 1 miliard? To jest w gruncie, to nie wymaga większego wysiłku. Może być nawet wręcz przeciwnie, może być łatwiej myśleć ci o tym, jak zbudować 1000 domów, mając miliard, ponieważ możesz do tego zatrudnić więcej ludzi, lepszych ludzi i lepsze organizacje, które się tym zajmą. Tak? Które ci w tym pomogą. Dlatego wielkie pomysły, wielkie idee niekiedy
są łatwiejsze do zrealizowania niż małe pomysły, małe idee. Ma to wiele powodów. Jeden powiedziałem wam teraz. Innym powodem może być to, że po prostu wielkie idee, twoje wielkie pomysły budzą w tobie całkowicie inną motywację. Zastanów się nad tym, co cię bardziej motywuje. Czy schudnąć o 1 kg, czy przebiec maraton. Co by cię bardziej zmotywowało? Prawdopodobnie to drugie. Ale przebiegnięcie maratonu oznacza jednocześnie, że prawdopodobnie schudniesz 5, może 10 kg w drodze do tego, tak? Czyli osiągasz dużo więcej, nie mówiąc już o samym osiągnięciu, ale osiągasz to łatwiej, dlatego że masz po prostu dużo większą motywację i nie jest dla ciebie problemem wstać i pójść na trening, czy się odpowiednio odżywiać i tak dalej, bo masz po prostu ten wielki cel, to wielkie marzenie, ten wielki pomysł, który chcesz zrealizować. Zasada numer 10. Próbuj i nie bój się działać. Wiele ludzi stara się unikać porażek, unikać błędów, myśli, że mogą osiągnąć sukces bez porażek. Natomiast Manny Stuhl powiedział mi coś takiego. Jest bardzo dużo porażek po drodze. To jest część procesu. Nie możesz osiągnąć sukcesu bez porażek. To jest niemożliwe. Jedyni ludzie, którzy nie robią błędów, to są ci, którzy nic nie robią. Jeśli nie chcesz mieć problemów związanych właśnie z robieniem błędów i tak dalej, to po prostu idź i pracuj dla rządu. Idź i pracuj w jakiejś instytucji rządowej, państwowej. Natomiast jeśli chcesz robić biznes, to porażki i błędy są nieuniknione. I Manny Stuhl zrobił mnóstwo błędów. Popełnił mnóstwo błędów w swojej pierwszej firmie, bo on uczył się biznesu i to jest najlepszy sposób na naukę biznesu, metodą prób i błędów. Po prostu eksperymentując, co wyjdzie, a co nie wyjdzie. Ale on nigdy nie zrobił tego samego błędu dwa razy. I powiedział mi coś takiego. Najważniejszą rzeczą jest, by uczyć się z twoich doświadczeń i nigdy nie robić tych samych porażek ponownie. Czyli nie bójmy się robić błędów, nie bójmy się porażek. Trzeba eksperymentować, trzeba próbować. Niektóre rzeczy wyjdą, niektóre rzeczy nie wyjdą. Natomiast wyciągajmy z tego wnioski i nie powtarzajmy swoich porażek. Jeżeli chcesz poznać 14 kroków prowadzących do bogactwa, gdzie znajdują się również wypowiedzi miliarderów, to kliknij w odcinek, który znajduje się pode mną. Do zobaczenia tam i standardowo pamiętaj, że działanie jest najważniejsze.